Aukcje WOŚP to już tradycja. Jak co roku wiele znanych osób z show biznesu i nie tylko, przekazuje na licytacje różne ciekawe, czasem dość dziwne rzeczy. Biorąc w nich udział, możecie nie tylko pomóc dzieciom, ale i sprawić sobie wyjątkową pamiątkę po swoim ulubionym piosenkarzu, aktorze czy sportowcu. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne trzecie już zestawienie 10 najciekawszych rzeczy wystawionych na aukcjach WOŚP. Numer 10. Chyba jedna z najbardziej absurdalnych aukcji WOŚP w tym roku. Limitowany wydruk obrazu pod tytułem Królestwo Grzybów, przedstawiającego kardynała Stanisława Dziwisza jako muchomora. W chwili pisania tego odcinka praca wyceniana jest na 7,5 tysiąca złotych. Numer 9. Znacie pastę o tym, jak Jurij Owsienko sprzedawał uran Czeczenom? To, co do niedawna było tylko internetowym żartem, stało się rzeczywistością. Na aukcję WOŚP trafił właśnie prawie 3-kilogramowy, ponad 130-letni blok uranu. Mało tego, podpisany przez samego Owsiaka. Blok generuje znikome promieniowanie, jednak sprzedający odradza spanie z nim pod poduszką czy sproszkowanie i jedzenie. Numer 8. W jednych z ostatnich newsów tygodnia mówiłem Wam, jak to gmina Lipka wydrukowała gminne kalendarze, w których nazwę jednego z kościołów żywcem zerżnęła z Google Maps. A że akurat chwilę wcześniej jakiś śmieszek podmienił ją spod Wezwania Bożego Miłosierdzia na rapera BDS-a, no cóż. Teraz gmina, chcąc przerodzić pomyłkę w coś dobrego, we współpracy z BDS-em postanowiła przekazać jeden z tych nieszczęsnych kalendarzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Numer 7. Coś, z czego słynie, postanowił wykorzystać też serwis plotkarski Pudelek i na aukcjach WOŚP wystawił przeprosiny na swojej głównej stronie. Jednak tym razem to nie Pudelek będzie przepraszał, a zwycięzca licytacji. Także jeśli dręczy Was poczucie winy i chcecie kogoś przeprosić w efektowny sposób, aktualna cena to już ponad 1000 zł. Numer 6. Jak widać, w tym roku na aukcjach WOŚP bez wątpienia królują memy. Na jednej z nich możecie zalicytować groteskową kreację osobistej projektantki Agaty Dudy, zaprezentowaną światu podczas konkursu Miss Supranational 2021. Czerwona suknia wygląda, jakby przyklejono do niej przejechanego kurczaka, a w rzeczywistości to tylko orzeł biały w koronie. Wyobraźcie sobie pójść w czymś takim na studniówkę. Numer 5. A co powiecie na cały tramwaj, który na aukcję przekazało wrocławskie MPK? Wyprodukowany w 1979 roku, przejechał dotąd aż 3 miliony kilometrów. Poza tym nie wiem, czy wiecie, ale kupując sobie tramwaj i spełniając kilka wymagań, podobnie zresztą jak z samochodem, możecie bez problemu jeździć nim po mieście. Numer 4. Ale Davida Hasselhoffa to się nie spodziewaliście w tym zestawieniu. Serialowy Mitch z serialu Słoneczny Patrol, rękoma prezydenta Jeleniej Góry, przekazał na WOŚP podpisaną bojkę ratunkową na wzór tej, która towarzyszyła mu na planie serialu. Numer 3. Wielu celebrytów w ramach aukcji WOŚP oferuje spacer czy kolację. Aktywistka i dziennikarka Maja Staśko dla odmiany zaproponowała wypad do jej ulubionego lumpeksu w celu poszukiwania łowów. Cena za spotkanie z panią Mają przekroczyła już 10 tysięcy złotych. Numer 2. Jeśli od zawsze chcieliście poczuć się jak w filmie, ciekawą propozycję ma dla Was Krzysztof Gonciarz, który oferuje Wam wystąpienie w filmie dokumentalnym o Was samych. Chodzi o popularną na jego kanale serię Spędziłem Dzień Z, w którym możecie pokazać siebie, swoją pasję, biznes, albo też ofiarować film o sobie, której myślicie, że jej historia jest warta opowiedzenia. Numer 1. Na inną z aukcji trafiły Chesterfieldy Kuby Wojewódzkiego. Dwie kultowe sofy Chesterfield, na których ekscentryczny dziennikarz gościł, jak pisze, najwybitniejsze umysły i najwybitniejsze cztery litery polskiego życia artystyczno-kulturowo-polityczno-sportowego. Sofy stanowiły główny element programu od pierwszego odcinka aż do końca 14 sezonu. Nie ma opcji, abyście kiedykolwiek, gdziekolwiek znaleźli przedmiot, który miał styczność z większą liczbą polskich celebrytów. Okej, i tym wybitnym jak umysł Seby akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie z tej serii. Panijcie też na inne kanały chińskie Express z gadżetami oraz Publish Set z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!